Witam serdecznie. Opel Meriva mógłby być kolejnym zwykłym samochodem z logiem Opla, mógłby być kolejnym zwykłym minivanem, który się pojawia na naszym rynku, ale nim nie jest. Nie jest autem zwykłym. Dlaczego? Dlatego, że ma parę drzwi, która się otwiera pod prąd. I to bardzo wyróżnia go na tle innych samochodów. Czy wyróżnia go korzystnie? No cóż, inżynierowie z Opla twierdzą, że tego typu otwieranie drzwi ułatwia na tyle wejście do środka, że pasażerowie tylnej kanapy będą z przyjemnością i bardzo chętnie to robić. Czy to prawda? Sprawdzimy to w naszym teście. Stylistyka to najczęściej duży problem dla aut rodzinnych, ale nie w tym przypadku. Opel Meriva wygląda naprawdę bardzo atrakcyjnie. Zaprezentowana w 2010 roku, już na początku tego roku doczekała się subtelnego faceliftingu i mamy tu poszerzony nieco grill z większą ilością chromu, mamy tu opcjonalne LEDy z przodu, mamy lekko przyciemnione lampy z przodu, również przyciemnione lampy z tyłu, no ale poza tym to niezależnie od tego, co się zmieniło, już na początku swojej produkcji ta wersja samochodu naprawdę dobrze wyglądała, bo zwróćcie uwagę choćby na dolną linię okien, która biegnie ostro do góry, następnie przy słupku nurkuje w dół i znów biegnie do góry, to naprawdę wprowadza taki powiew czegoś, co rzadko się spotyka w innych samochodach, więc wydaje mi się, że auto z całą pewnością nudne nie jest. No i do tego jeszcze te drzwi, prawda, które otwierane są z tyłu pod prąd. Szkoda tylko, że po otwarciu drzwi po środku mamy wciąż słupek B. Aż by się chciało, żeby było tak jak w B-Maxie, w Fordzie B-Maxie, gdzie tego słupka wcale nie ma. Jeszcze przypomnę o dwóch samochodach, a mianowicie o Mazdzie RX-8 i o BMW i3. Mazda miała też drzwi tylne otwierane pod prąd, a i3 wciąż ma takie drzwi, z tym, że zwróćcie uwagę, że w obu tych samochodach drzwi tylne można było otworzyć dopiero wtedy, kiedy się otworzy drzwi przednie. Tu chodzą niezależnie. Przypomina to oczywiście Rolls-Royce'a, który od lat pokazuje, jak się robi tego typu drzwi, natomiast to jest dosyć trudne dla konstruktorów rozwiązanie, dlatego inżynierowie z Opla konsultowali się w BMW, czyli u właściciela Rolls-Royce'a, zanim wyprodukowali ten model. Zajrzyjmy teraz pod maskę. Maskę podnosimy ręcznie, ustawiamy na wsporniku, a pod nią może się znaleźć jeden z kilku silników benzynowych i kilku silników diesla. Wybór jest całkiem spory, jak to u Niemców. Zacznijmy od silników benzynowych. Wszystkie one mają pojemność 1,4, natomiast podstawowa jednostka ma 100 koni i wszystkie mocniejsze mają już turbo doładowanie, mają albo 120 koni i wtedy możemy wybrać pomiędzy benzyną albo LPG, fabrycznie dodajmy montowanym LPG. Albo też 140 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o silniki wysokoprężne, to mamy dwie pojemności do wyboru, 1,3 albo 1,6. Te 1,3 mają albo 75 koni, albo 95 koni, natomiast te 1,6 mają albo 110 koni, albo 136 koni. Ten najmocniejszy wariant diesla znalazł się pod maską naszego testowanego samochodu. 136 koni osiągamy przy 3500 obrotów na minutę, natomiast moment obrotowy wynosi 320 Nm i dostępny jest w dosyć wąskim zakresie obrotów, bo od 2000 do 2250 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna 197 km na godzinę, natomiast do setki czekamy niecałe 10 sekund. Tak przynajmniej podaje producent. Ja natomiast dzisiaj nie udało mi się wyjechać z 10, wyszło 10,5, ale to można wytłumaczyć tym, że dzisiaj w Krakowie jest ponad 30 stopni ciepła. Jeśli chodzi o spalanie, to producent obiecuje optymistyczne 4,4 litra na 100 km jako spalanie średnie, natomiast to rzeczywiste również jest moim zdaniem bardzo dobre, dlatego że w trasie krajowej bez problemu zmieścimy się poniżej 5 litrów, natomiast jadąc autostradą zmieścimy się w 6 litrach. Pojemność baku wynosi 54 litry, a więc jadąc spokojnie, bez problemu przejedziemy na jednym tankowaniu 1000 km. Jeśli wsiadałeś do Opla z myślą o Rolls-Royce, widząc te drzwi otwierane pod prąd, to musisz szybko zmienić nastawienie wewnątrz tego samochodu, bo Opel Meriva to mistrz iluzji. Wsiadamy i widzimy, że samochód jest całkiem nieźle wykończony. Tu mamy jedną fakturę, tam mamy inną fakturę, tu wszystko jest takie całkiem zgrabne i bardzo ładnie wyglądające. Ale kiedy zaczynamy dotykać, to widzimy, że wszystkie te tworzywa są zupełnie
twarde. To jest niesamowite, jak potrafi tutaj producent udawać, że dane tworzywo jest prawie miękkie w dotyku, bo tak to wygląda. Tymczasem wszystkie, również na boczkach drzwi, są twarde. Tutaj daszek jest w ogóle dosyć dziwnie zamontowany, bo próba pomacania go kończy się prawie urwaniem go, więc takiej prowizorki już dawno, szczerze powiedziawszy, nie widziałem. Ktoś tu czegoś, moim zdaniem, nie dopatrzył. Pomijając jakość plastiku, właściwie ich miękkość, to widzimy tu całkiem sporo ciekawych, funkcjonalnych rozwiązań, które mogą się spodobać i spodobają się z pewnością przyszłym użytkownikom. Mamy tu, no zaczniemy może opowiadać o schowkach. Tu mamy jeden schoweczek, tu mamy jakieś tutaj, widać drobiazgi na miejsce, na jakiś długopis. Tu mamy taki schowek, w sumie nie wiadomo na co, ale może ktoś coś wymyśli. Po prawej stronie mamy wyraźne, duże miejsce na butelkę i węższą kieszonkę jest na coś jeszcze, co może się nam przydać. Tu po prawej stronie, między fotelami, po prawej stronie ode mnie jest ogromny schowek i to jest w ogóle w ten sposób rozwiązane, że mamy podłokietnik, który możemy chyba odpiąć. Zaraz to pokażę. Proszę bardzo. I tu mamy całkiem sporo miejsca, możemy coś schować. Mamy tu też wyjście 12V, mamy tu też wejście na pendrive'a. No i teraz możemy to dać na miejsce. Mam nadzieję, że mi się to uda. Proszę bardzo, to jest bardzo proste. Ustawić to w odpowiedniej pozycji i ewentualnie możemy też sięgnąć tu i pod podłokietnikiem znajdziemy jeszcze więcej dodatkowych schowków. A więc z funkcjonalnością, jak widać, problemu nie ma. Do tego można wyregulować ten podłokietnik naprawdę w imponującym zakresie. Po lewej stronie od kierowcy mamy jeszcze jeden schowek tu pod kierownicą, jeszcze jeden schowek tutaj pod kierownicą, więc naprawdę tych schoweczków jest tyle, ile się spodziewamy, że znajdziemy w samochodzie rodzinnym. Więc od strony funkcjonalności myślę, że wszystko jest w porządku, no może prawie wszystko, bo jednak jak mamy wersję Cosmo, co jest tylko minusem dla Opla, bo jeśli mamy wersję podstawową, która jest cała twarda, to mówimy ok, to jest podstawa, ale kupujemy wersję Cosmo i okazuje się, że wciąż plastiki są twarde. No ale dlaczego w wersji Cosmo to nie ma podświetlenia? Ok, kierowca, facet, ok. Ale tutaj siada kobieta i też nie ma podświetlenia. Moim zdaniem problem. Sprawdźmy przynajmniej spasowanie. No więc ciągniemy za tutaj uchwyt po prawej stronie. Uwaga. No, nie jest najgorzej. Akurat ciągnąłem bardzo mocno, ale widać, że ani nie ma jakichś zbędnych czasków, ani to się nie odkształca. Więc jeśli chodzi o solidność montażu, to wszystko jest na najwyższym poziomie. No, podsumowując, jest nowocześnie, jest też ładnie designersko. To też naprawdę się tutaj projektanci spisali. Może zbyt nowocześnie, jeśli chodzi o ten panel, bo tu jest naprawdę zbyt wiele przycisków, chociaż to jest też w każdym innym Oplu, więc załóżmy, że każdy, kto miał Opla, to już się do tego zdążył przyzwyczaić. No, szkoda tylko, że nie zastosowano tu trochę lepszych materiałów. Czas na test metrowca, ale zaczniemy od foteli. Popatrzcie, w ilu płaszczyznach można te fotele regulować. Możemy regulować wysokość w przedniej części fotela, możemy regulować wysokość w tylnej części fotela, możemy regulować odcinek lędźwiowy i to w dwóch płaszczyznach. Możemy też wydłużyć bądź skrócić siedzisko, a więc jak na auto rodzinne jest naprawdę bardzo dobrze. Kierownicę regulujemy również w dwóch płaszczyznach i zakres regulacji jest na tyle duży, że bez problemu dwumetrowiec tutaj miejsce dla siebie znajduje. Znajduje również dość miejsca nad głową, tutaj na bogato naprawdę 5 palców się mieści. W zasadzie jest dobrze, pomijając tylko szerokość samochodu, która nie jest zbyt imponująca, więc ja tutaj jak wsiądę tak normalnie, no to mój łokieć już ląduje gdzieś przy prawej krawędzi podłokietnika, więc będę się raczej stykał z osobą, która będzie siedziała po prawej stronie łokciami. Przejdźmy teraz do drzwi tylnych. Szyba, jak widać, schowała się prawie w całości. Drzwi otwieramy pod prąd, otwieramy pod kątem prostym i pytanie teraz najważniejsze jest takie, czy było o co walczyć? No bo dużo sił i energii i pieniędzy prawdopodobnie tutaj skierowano na to, aby te drzwi otwierały się pod prąd. No i teraz pytanie, czy zrobiło się tu wygodniejsze wsiadanie, wygodniejsze wysiadanie? Niemcy twierdzą, że tak. No ale ja, no, jakbym chciał, nie wiem, nurkować przodem, no, wsiadłem. Wysiadłem. Jest ok. Załóżmy, że chcę wsiąść tyłem. No to podchodzę. Wsiadam. Wysiadam. Dokładnie tak samo, jak w normalnie otwieranych drzwiach. Więc do końca nie wiem, o co można by było tutaj walczyć, ale popatrzcie inaczej. Zamykanie drzwi jest teraz pod innym kątem, prawda? Zamykamy. Jest inaczej, ale
nie jest to znowu żadna rewolucja. Troszkę inaczej się otwiera, dlatego że zwykle odblokowujemy klamkę, a następnie pchamy łokciem, aby się otworzyło. Tu natomiast trzeba popchnąć całą ręką, aby się otworzyło inaczej. Moim zdaniem otwieranie akurat jest trochę mniej wygodne, bo te drzwi jakoś tak inaczej uciekają. Ale zostawmy te drzwi w spokoju. Możemy jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jeśli będziemy się bawić drzwiami podczas jazdy, to drzwi nigdy się nie otworzą. Nawet jeśli kierowca z przodu odblokuje zamki z tyłu, kiedy auto jest w ruchu, nigdy przypadkowo czy celowo nie będziemy w stanie tych drzwi otworzyć, a więc wiatr jakby nie będzie mógł nam tych drzwi urwać w trakcie jazdy. Jedynym wyjątkiem jest to, że komputer wykrył, że jest jakiś wypadek i wtedy te drzwi trzeba odblokować, ale tego testować nie będziemy. W każdym razie, jeśli chodzi o przestrzeń wewnątrz, to miejsce jest naprawdę dość, jak na takim samochodzie, który jest wszystko tak pod rodzinny van. Tu akurat, jeśli ktoś będzie woził dwumetrowe dzieciaki, to może być spokojne. Dwójka się zmieści. Nad głową miejsce jest tak na wcisk, ale mogę się wyprostować. Jest dobrze. Na nogi również jest miejsca dość. Co prawda moje nogi tutaj już kolana stykają się z tapicerką fotela. To jest miękka tapicerka i ja się tutaj czuję zupełnie komfortowo. Przesiądę się może na prawą stronę. Przeskoczę przez niewielki tunel centralny, ale szczerze powiedziawszy, czy to jest zaleta dla tej piątej osoby? Moim zdaniem ta piąta osoba mimo wszystko tutaj zbyt komfortowo czuć się nie będzie. Tak jak zwróciłem uwagę, że z przodu jest tego miejsca na szerokość zbyt mało, to widać to również po fotelach. Tu mamy pełnowymiarowy fotel, tu mamy pełnowymiarowy fotel, a tu na środku jest taka połóweczka. Piąta osoba może mieć dosyć niewygodną podróż, ponieważ po pierwsze jest dosyć wąskie miejsce do siedzenia, a po drugie ma przed nogami takie oto plastikowe element, który jest tu stały, służy do tego, aby regulować schowek wraz z podłokietnikiem dla kierowcy. To jest regulowane naprawdę w dużym zakresie, no ale co z tego, skoro dla osoby siedzącej z tyłu będzie tu zawsze wystawał taki oto plastikowy element. Możemy tu znaleźć jeszcze wyjście 12 V, możemy tu znaleźć jeden schowek, drugi schowek, nie znajdziemy tu natomiast podłokietnika. Możemy owszem tą część dla piątej osoby złożyć, w ten sposób przewozić jakieś długie przedmioty, natomiast nie widzę tu na przykład miejsca, gdzie można by było odłożyć kubek z napojami. W drzwiach owszem miejsce się znalazło na jakieś drobne przedmioty, na schowek, ale takiego typowego miejsca na kubeczek niestety tutaj nie ma. Warto też pochwalić Opla za to, że z tyłu miejsce można aranżować naprawdę w wielu płaszczyznach. Tutaj możemy na przykład regulować osobno każdy fotel. Możemy też oczywiście składać osobno każdy fotel. Tu mamy odpowiednią pętelkę. Możemy to, proszę bardzo, poskładać. Tu się rozkłada, zwróćcie uwagę taki dodatkowy daszek niejako, który nam sprawia, że powierzchnia bagażnika będzie płaska i ciągła. Po wyjęciu tej centralnej części boczne siedzenie możemy zsunąć do siebie, dając pasażerom z tyłu jeszcze bardziej komfortowe warunki do podróżowania. Zajrzyjmy teraz do bagażnika Merivy. Zaznaczę, że bagażnika dość pojemnego, bo daje 397 litrów pojemności i jest to w porównaniu do choćby B-Maxa ponad 70 litrów więcej. Bagażnik jest też dosyć ustawny i jak widać tu bez problemu zmieścilibyśmy jeszcze ze dwie takie torby. To jest torba fotograficzna, która ma 25, 35, 55. Teraz torby się pozbywamy. No i popatrzcie, co możemy znaleźć tu jeszcze pod podłogą. Możemy tu znaleźć dodatkowy schowek, nie jakiś wysoki, ale myślę, że parę drobiazgów się zmieści. Jeszcze piętro niżej, jeśli dobrze poszukać, to znajdziemy koło dojazdowe. Ten poziom, tą półeczkę możemy zablokować w górnej pozycji. Tu po lewej stronie jest odpowiedni zatrzask. Proszę bardzo, zatrzymuje się, więc wszystko jest naprawdę dobrze przemyślane. Jeśli chodzi o podświetlenie, jest tylko po lewej stronie. Jeśli chodzi o różnego rodzaju haczyki, to szczerze powiedziawszy, ten jedyny, który właśnie przed chwilą przydał się do zablokowania tej półki, tu właśnie jest schowany. I to jest jedyny haczyk. Tu, szczerze powiedziawszy, mogłoby być lepiej jak na auto rodzinne. No i teraz spróbujmy złożyć oparcie tylnej kanapy. Zaznaczę, że można to zrobić z tyłu, bo gdybyśmy musieli to zrobić z przodu, to musielibyśmy pójść do
do drugiego rzędu, a wtedy musielibyśmy obejść naokoło otwierany pod prąd drzwi. No więc producent przemyślał to i proszę bardzo, ciągniemy za pętelkę, no i nic się nie dzieje. Musimy drugą ręką popchnąć fotel do przodu, oparcie. No i mamy tutaj, uzyskujemy taką średnio płaską podłogę, tak bym to nazwał. Możemy to poprawić w ten sposób, że wcześniej, ale to wcześniej przesuniemy ten fotel po prawej stronie do przodu. No więc jedziemy do przodu. Jednak nie omija nas wycieczka naokoło otwartych drzwi. Moim zdaniem problem. Żeby przesunąć ten fotel do przodu, musimy go rozłożyć, bo dopiero w tej pozycji on będzie chciał się przesunąć. A więc najpierw rozkładamy, dopiero przesuwamy do przodu i znów składamy pętelką, która jest również z przodu. I teraz uzyskujemy nieco dłuższą podłogę, nieco bardziej płaską i tu się przydają właśnie te dodatkowe stoliki, dlatego że tutaj, popatrzcie, jest, może z tej strony pokażesz? To jest oczywiście wielka dziura, która bez takiego stoliczka byłaby po prostu miejscem, w którym gubilibyśmy non-stop bagaże. W ten sposób uzyskamy w Merivie po złożeniu oparć tylnej kanapy 1496 litrów i to jest ponad 200 litrów więcej niż w Fordzie B-Maxie. No i na koniec jeszcze można pokazać, jak się zamyka klapę. Klapę się zamyka dwoma uchwytami, jeden po prawej, jeden po lewej. Wszystko bardzo wygodne, solidne. Czask. Opel Meriva należy do samochodów, w których wszystko jest tak w sam raz, czyli mamy tu zawieszenie, które jest w sam raz na pokonywanie zakrętów, w sam raz na pokonywanie jakichś większych nierówności, w sam raz na to, aby głowa rodziny z przodu mógł tu docisnąć w zakręcie gaz i w miarę dobrze się bawić, a jednocześnie, żeby reszta rodziny siedząca z tyłu nie miała zbyt niekomfortowej podróży. Sprawia to, że samochód jest z jednej strony w miarę uniwersalny, a z drugiej strony jest taki trochę przeciętny jak na to, co widzimy, kiedy się do niego zbliżamy. Widzimy te drzwi otwierane pod prąd, widzimy całkiem ciekawy design, widzimy ciekawą aranżację wnętrza i spodziewamy się w ruchu czegoś więcej. Tymczasem otrzymujemy auto takie do bólu przemyślane, neutralne na każdą okazję, w sam raz, ale bez czegoś, o czym można by było opowiadać po podróży. A więc zawieszenie jest, powiedzmy, że uniwersalne ze wszystkimi tego plusami i minusami. Na plus zdecydowanie silnik, który no, jest akurat najmocniejszą wersją, więc trudno, żeby tu mu coś brakowało. 136 koni, bardzo elastyczny, jednocześnie bardzo oszczędny, jest dobrze. Z drugiej strony mamy układ kierowniczy, który ma takie wspomaganie, które nie informuje kierowcy absolutnie o niczym, co się dzieje z przednimi kołami. Jest zupełnie nieinformatywne, jest takie gumowe i ma z drugiej strony mamy układ kierowniczy, który niestety jest na minus, ponieważ jest wspomagany elektrycznie i to w taki sposób, że nie czujemy specjalnie nic, co się dzieje z przednimi kołami. Ten opór przy skręcaniu kierownicy jest taki sztuczny, mętny, elektryczny i nie informujący nas o niczym. Moim zdaniem to można było zrobić o wiele lepiej. No i wreszcie można powiedzieć o wyciszeniu, bo Meriva była reklamowana jako samochód najlepiej wyciszony w swojej klasie po faceliftingu i dotyczy to najwyraźniej tylko wersji benzynowych, dlatego że my mamy wersję silnikiem diesla i w środku jest i dość głośno słychać to, ale też czuć to, ponieważ przy niskich prędkościach czy też na postoju czuć pewne wibracje na kierownicy. Podsumowując, samochód jest przeciętny, nie najgorszy, nie zły, w zasadzie nie ma jakichś bardzo wyraźnych, słabych stron, ale w porównaniu do tego, czego się spodziewamy, kiedy się zbliżamy do tego auta, które no, ma w sobie trochę innowacyjności, wydaje się, że czujemy pewien niedosyt. A teraz mały test, czy tylne drzwi naprawdę są blokowane. W tej chwili mamy centralny zamek zblokowany. Mateusz, możesz spróbować otworzyć tylne drzwi? Nie da się. A teraz odblokowuję centralny zamek. Proszę spróbować. Nie, a próbuj dalej, ja będę się zatrzymywał w miejscu. Wciąż nie. Teraz. Jak widać, dopiero kilka sekund po zatrzymaniu się w miejscu drzwi z tyłu można otworzyć. Sprawdźmy teraz wyciszenie na postoju.
47,8. Mniej nie widziałem. Sprawdźmy teraz widoczność. Słupeka jest dosyć cienki. Mamy też okienko pomiędzy słupkiem a zewnętrznym lusterkiem, które jest też dość duże. Mamy górną krawędź przedniej szyby dość wysoko. Również wewnętrzne lusterko jest zawieszone dość wysoko. Po prawej stronie także nie ma wielkich przeszkód, jeśli chodzi o widoczność. Między słupkiem C i D mamy okienko, które jest szersze u góry. Na dole niestety nie pomaga za bardzo przy parkowaniu. Natomiast tylna szyba jest duża, ustawiona pionowo, a więc widoczność z tyłu jest moim zdaniem niezła. Jeśli nam by tego zabrakło, to mamy jeszcze kamerę cofania. Proszę bardzo, widzimy dokładnie obraz po włączeniu biegu wstecznego, a dodatkowo informowani jesteśmy z czujników cofania o tym, jak daleko jesteśmy od auta za nami. Miejsce na złącze USB wygospodarowano tu pod przesuwanym podłokietnikiem. Po włożeniu pendrive'a system szybko sczytuje wszelkie utwory i możemy się cieszyć ulubioną muzyką. System audio gra całkiem znośnie, aż do 90 prawie procent możliwej głośności. Dopiero powyżej, około 50 powiedzmy na tej skali, zaczyna się pojawiać problem ze zniekształceniem dźwięku, szczególnie tych dolnych tonów. Proszę posłuchać. Jeszcze jest dobrze. Jeszcze dobrze. No, mniej więcej od 50 już praktycznie nie ma co słuchać, bo zaczyna dudnić i dźwięk jest zupełnie zniekształcony. Jeśli chodzi o regulację tonów, to mamy trzy możliwości: niskie, środek i tony wysokie. Regulacja ta jest w dosyć dużym zakresie i tutaj od razu czuć, nawet przy już niewielkiej głośności, że tutaj mamy podkręcone tony niskie. Naprawdę to dobrze słychać, więc to jest ok. Natomiast kiedy podgłośnimy, to zniekształcenia zaczynają się pojawiać już znacznie wcześniej, gdzieś w okolicach 45 na tej skali, więc trzeba uważać z podbijaniem tonów, ponieważ to się przekłada na jakość dźwięku, kiedy zechcemy posłuchać muzyki głośniej. Generalnie jak na fabryczne audio wydaje mi się, że nie jest źle, może nie jest to najciekawsza fabryczna instalacja, jaką widziałem, ale myślę, że na co dzień w zupełności wystarczy. Po zajęciu miejsca w środku widzimy, że wszystko jest podświetlone na czerwono, wszystko oprócz stacyjki, a więc musimy trafiać kluczykiem trochę na oślep. Teraz przekręcamy kluczyk. Jak widać, te zegary są podświetlone z kolei na biało. Jest to bardzo czytelne, bardzo wyraźne podświetlenie. Tutaj nie można mieć nic do zarzucenia. Wszelkie przyciski pod kierownicą są również podświetlone. Wszelkie przyciski na drzwiach. Tu jest regulacja lusterek. To są przyciski do sterowania szybami. Wszystko jest też podświetlone. Podświetlone jest też wnętrze schowka, tego, który się tutaj chowa pod podłokietnikiem. Mamy również podświetlenie wszelkich przycisków na podsuficie. Z tyłu są podświetlone klamki. Zwróćcie uwagę, że zielonym światłem, co oznacza, że w tej chwili są odblokowane. No i oczywiście przycisk do sterowania elektrycznymi szybami. Zwróćcie uwagę, że z przodu klamki podświetlone nie są. Tu już troszkę zabrakło funduszy. Natomiast z tyłu no, trzeba było dać to podświetlenie z uwagi na to, że klamki z tyłu mają dwa stany. Albo zablokowane, albo właśnie na zielono odblokowane. Lampy z przodu. Lampy z tyłu. Podświetlenie bagażnika. Sprawdźmy teraz zwrotność Opla Meriwy, który przecież jest autem miejskim, a więc musi być dość zwrotny. Rozstaw osi wynosi 2644 mm, natomiast deklarowana zwrotność, średnica zawracania przez producenta to jest 11,2 m. Natomiast no, widać, że tutaj delikatnie jeszcze jesteśmy prawymi kołami na parkingu, ale wynik w rzeczywistości jest chyba lepszy niż to, co deklaruje producent, a więc jak na miasto auto jest całkiem zwrotny. Cennik Opla Meriwy zaczyna się od 55 tysięcy złotych. Za tyle dostaniemy podstawową jednostkę benzynową 1.4 o mocy 100 koni. Jeśli chcemy kupić nieco mocniejszą jednostkę o mocy 120 koni, tą turbo doładowaną 1.4, to dopłacimy 4 tysiące złotych. Wydaje się, że jak za 20 dodatkowych koni i lepszy, bardziej elastyczny silnik, jest to rozsądna oferta. Jeśli podoba Wam się testowana przez nas dzisiaj wersja Cosmo 1.6 136 koni, to musicie przygotować co najmniej 85 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało? Okaże się po prześwietleniu konkurencji.
Jeśli jesteście fanami niestandardowo otwieranych drzwi, to skierujecie się pewnie w pierwszej kolejności do salonu Forda, gdzie Ford B-Max będzie w cenie od 55 do 80 kilku tysięcy złotych. Poznajecie te kwoty? To jest dokładnie przedział cenowy Opla Meriwy, od 55 do 80 kilku. A więc wydaje się, że te wszystkie niestandardowe propozycje, jeśli chodzi o otwieranie drzwi, będą w bardzo zbliżonych cenach. Jeśli patrzymy gdzie indziej, na przykład na ofertę Citroena, to C3 Picasso dostaniemy w kwocie od 63 do około 85 tysięcy złotych. Natomiast pamiętajcie, to jest Citroen, on nigdy nie wypuszcza swoich klientów z salonów z ceną katalogową. I tu znalazłem, poszperałem trochę w necie, znalazłem, że najdroższą odmianę C3 Picasso jesteśmy w stanie kupić za 61 tysięcy złotych, więc Citroen daje naprawdę ogromne upusty. No i tak w zasadzie można by podsumować porównanie z konkurencją. Jeśli chcemy dostać równie atrakcyjną, równie niestandardową propozycję, no to zapłacimy mniej więcej tyle samo. Natomiast jeśli będziemy szukać czegoś rodzinnego, co nie będzie ograniczone jakimś szczególnym, innym sposobem otwierania tylnych drzwi, no to wtedy możemy znaleźć coś nawet taniej. Producenci dbają o to, aby ich samochody czymś wyróżniały się na rynku. Weźmy na przykład auta rodzinne. Audi dokłada do swojego kombiaka 560 koni. Ford wycina z B-Maxa słupek B, a Opel montuje drzwi otwierane pod prąd. Na szczęście Meriwę nie skupia się na tym, że ma oryginalnie zamontowane drzwi i to jest koniec tego samochodu, bo oprócz tego jest to naprawdę bardzo rozsądny i przemyślany wóz, który wyróżnia się z tłumu właśnie tymi drzwiami. Ale poza tym oferuje obszerne wnętrze, oferuje całkiem sporo możliwości aranżacji tego wnętrza. Pod maską może się znaleźć jeden z wielu silników. Samochód nie wygląda jak zwykłe pudełko, tylko jest naprawdę bardzo atrakcyjnie zaprojektowany, a do tego wszystkiego jest nieźle wyceniony. Jeśli więc ktoś jest zainteresowany samochodem, który będzie spełniał wszystkie funkcje auta rodzinnego, a do tego będzie miał w sobie to coś, to Opel Meriva zaprasza.